12 lat, tyle liczyła córka Jaira. Od tylu lat z chorobą zmagała się kobieta, która jakby po drodze została uzdrowiona przez Jezusa. Myślimy ze współczuciem o chorej dziewczynce, myślimy ze współczuciem o kobiecie, która przez tak długi okres czasu musiała zmagać się ze swoją chorobą. Czy w osobach tych dwóch kobiet nie widzimy także naszego losu? Przecież są problemy w naszym życiu, z którymi walczymy tak długi już okres czasu. Choroby, na które nie znajdujemy żadnego lekarstwa. Grzechy, które ciągną się za nami przez długie lata, mimo że przy kratach konfesjonału już może po raz setny albo tysiączny wyznawaliśmy: serdecznie za nie żałuję, obiecuję poprawę, chcę się z nich poprawić. Między ludźmi udręczonymi kroczy Jezus, tak jak kroczył wówczas znad brzegu jeziora Genezaret do domu Jaira, i pokazuje nam, że to On jest Panem życia. Wskrzesza, uzdrawia, nie eliminuje chorób, starości czy śmierci, ale pokazuje, że jest silniejszy od nich. W obliczu tego wszystkiego, co wywołuje w nas lęk czy przerażenie, mamy usłyszeć to, co usłyszał dzisiaj przełożony synagogi. Nie bój się. Wierz tylko. Wiara wystarcza, ona ocala. Dzięki wierze spoglądamy na nasze życie oczyma samego Jezusa, a dzięki temu spojrzeniu to, co dla nas jest śmiercią, porażką, jawi się jako zwykły sen, z którego może nas zbudzić Jezus. Ta dłoń wyciągnięta w stronę chorej dziewczynki jest tą samą dłonią, którą dzisiaj Pan wyciąga w naszą stronę, aby nas uratować, abyśmy się obudzili i żyli pełnią życia.